Zalania, połamane drzewa, a nawet wybuch. To skutki wczorajszych burz, które przeszły przez nasz region. Do wybuchu butli gazowej doszło przy jednym z domów w Kamionkach pod Kurnikiem. Przyczyną eksplozji miało być uderzenie pioruna. Pożar powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego. W pobliżu znajdowała się butla z gazem LPG oraz beczka po paliwie. No i wskutek oddziaływania termicznego ta butla rozszczelniła się, doszło do wybuchu. W wybuchu nikt nie ucierpiał. Strażacy w naszym regionie interweniowali ponad 130 razy, najwięcej w Poznaniu i powiecie poznańskim. Tutaj odnotowaliśmy 67 takich zgłoszeń. Strażacy przede wszystkim wypompowywali wodę z zalanych obiektów, posesji, z dróg. Tutaj najobfitszy opad deszczu spotkał miejscowość Luboń. Intensywne deszcze i gradobicie spadły także na poznańskie Szczepankowo. Zapytani przez nas mieszkańcy mówią, takiej burzy jeszcze nie było. Takiej burzy, mając tam 60 już parę lat, nie przeżyłam. Straszne wrażenia, że tak powiem, były. Nie? No, takiej burzy to nie widziałem, mam 50 ponad lat, ale no, naprawdę te gradobicie wczorajsze. Wszystkie zapytane przez nas osoby przyczynę takich burz widzą jedną. Tych burz i tych upałów na zmianę no jest coraz więcej. Coraz więcej. Jak to oceniać w ogóle? Jak to mówię, no, zmiana klimatu, no chyba to jest przyczyną. Tak. No klimat. Klimat nam się zmienił i to jest chyba powodem. Niestety. Myślę, że tutaj trochę natura zaczyna się buntować na ludzi. I to jest taka, no powiedzmy, natury ostrzeżenie, że się dzieje strasznie. Opinie mieszkańców potwierdzają eksperci. Ten wzrost temperatury, który obserwujemy globalnie, także w Polsce, on się objawia z jednej strony wzrostem temperatury powietrza, a z drugiej strony, jak w tym roku, dużą ilością pary wodnej. No to tworzy komfortowe warunki do powstawania burz. A ich skutki, jakie możemy obserwować od kilku tygodni, są coraz poważniejsze. Adam Kaźmierczak, Puls Dnia.